Oblicz kwadrat liczby minus 1 i 1 druga. Kwadrat danej liczby, to znaczy tą liczbę trzeba podnieść do potęgi drugiej, tak? Czyli minus 1 i 1 druga do kwadratu. Aby obliczyć kwadrat liczby mieszanej, należy tą liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy. W jaki sposób zamieniamy na ułamek niewłaściwy? 1 razy 2 to jest 2, plus 1 to będzie 3, czyli będziemy mieli 3 drugie. I mamy minus 3 drugie do potęgi drugiej. Teraz wystarczy tą liczbę pomnożyć dwa razy przez siebie, tak? Czyli mamy taką sytuację. Minus 3 drugie razy minus 3 drugie. Teraz minus razy minus daje nam wynik dodatni. W jaki sposób mnożymy ułamki zwykłe? Licznik mnożymy przez licznik, a mianownik przez mianownik. Oczywiście sprawdzamy, czy jest możliwość skrócenia. Nie ma tu takiej możliwości, stąd też tylko wymnażamy. 3 razy 3 to jest 9, 2 razy 2 to jest 4, czyli mamy 9 czwartych. A 9 czwartych to jest inaczej 2,1 czwarta, bo 9 podzielić na 4 to jest 2, 2 razy 4 to jest 8, więc 9 odjąć 8, wychodzi, że reszta tutaj wynosi 1. Proszę zwrócić uwagę, że liczba ujemna podniesiona do kwadratu da nam wynik zawsze dodatni. Dziękuję.